Jako Brzeźniczak zabrał Paulinę Nowicką w rejs Bahamy. Luksusowa podróż kosztuje jej fortunę, zdjęcia. Pod koniec listopada jako Brzeźniczak i Paulina Nowicka ogłosili, że wzięli ślub. Zakochani powiedzieli sobie tak na jednej z plaż w Miami. Przypominamy, internautka do Jakuba Brzeźniczaka pod ślubnym zdjęciem, karma wraca. Piłkarz zareagował w mocnych słowach. Nowożeńcy zdają się nie przejmować uwagami im nieprzychylnych i już trzeci tydzień celebrują nowy etap w życiu. Ciesząc się sobą podczas bajkowej podróży poślubnej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kuba i wybranka jego serca nie ograniczyli się jedynie do wypoczynku na Florydzie. A udali się także w rejs statkiem na Bahamy. Co prawda w piątek zdążyli już wrócić do Miami. Lecz w ciągu ostatnich dni relacjonowali pobyt na zapierających dech w piersiach karaibskich plażach. Pani Rzeźniczek wrzuciła także fotografię, na której widzimy ją pozującą na pokładzie ekskluzywnej łodzi. Rejs, pisze krótko świeżo upieczona żona, dodając hashtag miesiąc miodowy i oznaczając statek w instagramowej lokalizacji. Okazuje się, że młodzi podziwiali lazurową wodę, korzystając z dobrodziejstw statku MSC Divina. Jak udało się nam ustalić, ceny takiej przyjemności wahają się od 4-5 tysiąca złotych do nawet ponad 23 tysiące złotych za 5-dniowy rejs. Na stronie, na której można wykupić wycieczkę olbrzymią łodzią, dowiadujemy się dodatkowo. Z jakich udogodnień i atrakcji mogli korzystać Jakub i Paulina? Na pokładzie mieszczącego około 3500 pasażerów statku mieści się aż 8 restauracji i 12 barów. Oprócz tego znajdują się tam park wodny z kilkoma basenami, boisko, kort tenisowy, siłownia, łaźnie tureckie czy salon kosmetyczny. Dodatkowo można wybrać się do kina 4D, teatru w stylu Broadway, a także kasyna. Pasażerowie mogą również, tak jak zrobiła to Nowicka, sfotografować się na wyłożonych kryształami Swarowskiego schodach. Zobaczcie. Na bogato.